Cześć, z tej strony Chmura mówi, a dzisiaj przeniesiemy się do wsi Taplary, by poznać historię Kaziuka, Handzi, Ziutka i pani uczycielki. Mam kilka takich książek, do których wracam co kilka lat, żeby je sobie po prostu przypomnieć i jedną z nich jest Konopielka Edwarda Redlińskiego. To powieść, która ukazała się drukiem w 1973 roku, a w 1981 została zekranizowana. Do tego filmu jeszcze dzisiaj wrócimy. Miejsce akcji to wspomniana wieś Taplary. Jej mieszkańcy to żyjący zgodnie z rytmem natury bogobojni ludzie, którzy w pewnym momencie dowiadują się, że są staroświeccy i stanowią pośmiewisko. Narratorem jest 30-letni Kaziuk, rolnik, gospodarz, analfabeta, mąż Handzi i ojciec Ziutka. Kaziuk jest pełnym przesądów, dość prymitywnym i przekonanym o swoich racjach człowiekiem, więc gdy we wsi pojawiają się pewnego dnia goście, życie jego, jak i wszystkich pozostałych mieszkańców wsi zmienia się diametralnie. Ci goście to urzędnicy, którzy będą nieść dobrą nowinę o chęci zelektryfikowania Taplar, dzięki czemu mieszkańcy zaczną żyć jak nowocześni ludzie, którzy korzystają z prądu do oświetlania domów i napędzania maszyn. Poza urzędnikami zjawia się też nauczycielka, przez miejscowych nazywana uczycielką, która ma zostać we wsi i zająć się edukacją najmłodszych jej mieszkańców. Pomysły urzędników, jak się można łatwo domyślić, nie do końca pasują Taplarczykom, mam nadzieję, że dobrze to odmieniam, którzy to lata żyli bez elektryczności i maszyn i na swoje życie narzekać nie mogą. Piekielnie boją się zmian, bo co? Może taka maszynka napędzana prądem ma im też zastąpić żonę w łóżku? Taplarscy posiedli już potrzebną wiedzę o świecie, na przykład taką, że ten świat jest płaski. Co oczywiste, bo niektórzy wyszli kiedyś poza wieś i świat się tam przecież nie zaginał, więc nie może być okrągły. Zresztą, co to w ogóle za pomysł? Bo pomyślcie. Gdyby świat był okrągły i można go było porównać do głowy, na której jest pchła, to wszystko jest w porządku, dopóki pchła jest na czubku głowy, ale przecież gdyby znalazła się pod brodą, to niechybnie by spadła, a Taplarscy przecież nie spadają, więc dyskusji nie ma. Cytat. Od porządku, ludkowie, jest Pan Bóg. On pilnuje, żeby wszystko szło, było jak było. A diabeł chce zmieniać, powiada, ulepszać. Słyszycie? Ulepszać. Już jemu mało, że krowa cieli się. Gdzie tam? On chce, żeby się źrebiła. O, do czego idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babo, wilki latać, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, zajdzie na wschodzie. Wy wiecie, ludkowie, co się teraz na świecie wyprawia? Mężowie żony rzucają, matki dzieci. Z ludziów mydło się robi, żyto kosami żno. Bywają całe wioski, że sierpa nie uraczysz. A w miastach, co w miastach się wyprawia? W dzień śpią, w nocy pracują, w piątki nie poszczą, niedzielą nie świętują. Sodoma, Gomora. Genialna to i pouczająca historia napisana wyjątkowym językiem, który na początku jest dość trudny i irytujący, ale z każdą kolejną stroną staje się mniej uciążliwy i nadaje opowieści niepowtarzalnego charakteru. Wzbudza też Konopielka szereg emocji, od szczerego śmiechu przez wzruszenie i złość, aż po obrzydzenie. Dochodzę też do wniosku po jej kolejnym przeczytaniu, że dyskusja o tradycji i postępie nigdy nie zostanie zamknięta i zawsze będą istnieć podziały w tej materii, bo jedno i drugie można traktować i pozytywnie, i negatywnie, a ilu ludzi tyle opinii na każdy możliwy temat i to jest w sumie piękne. I zakończę cytatem. Nie to dobre, ale co polubisz. A teraz o filmie. Rzadko się zdarza, żeby ekranizacja utworu była lepsza niż sam utwór, ale w przypadku Konopielki chyba się udało i ten film to dzieło wyjątkowe. Krzysztof Majchrzak w roli Kaziuka i Franciszek Pieczka w roli dziada to klasa sama w sobie, a i wyjątkowy klimat książki udało się przenieść na ekran, co wydaje mi się, że łatwe, biorąc pod uwagę język utworu i charakterystykę postaci, no łatwe to zadanie nie było na pewno. Czytam więc sobie Konopielkę co kilka lat i co kilka lat Konopielkę oglądam i za każdym razem cieszę się z tych doświadczeń bardzo, a wy, jeśli nie znacie, czy to prozy, czy filmu, to jesteście w znacznie lepszej sytuacji niż ja, bo najlepsze, czyli ich poznanie, dopiero przed wami, czego okropnie wam zazdroszczę. I tyle na dzisiaj. Dzięki za wasz czas. Wszystkiego dobrego.